trzy imperatywy, żeby rozpocząć te treningi, więc definicja celu treningowego, określenie czasu, kiedy będziemy trenować, tak jakby wykorzystanie z własnego kalendarza, zajrzeć, kiedy możemy poświęcić te 3-4 godziny i monitorowanie tak naprawdę tych treningów, no bo my subiektywnie będziemy te zmiany widzieć najpóźniej. Warto obiektywnie na to popatrzeć. W fitness klubach w tym momencie coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie specjalnych maszyn, które nie tylko analizują skład naszego ciała, wagę, ilość tłuszczu czy ilość wody, tylko również monitorują stan naszej kondycji, czyli jak się zmienia nasz organizm pod kątem takiej sprawności. I to jest bardzo ważne, bo przychodząc na siłownię i stawiając sobie cel, na przykład taki, jakim jest zrzucenie wagi, tak naprawdę musimy popatrzeć w troszeczkę większe spektrum naszego funkcjonowania naszego organizmu, więc nie tylko utrata wagi, ubytek tkanki tłuszczowej, ale również podniesienie takich właściwości wytrzymałości organizmu. To jest bardzo ważne. Osobie, która jest laikiem, osobą początkującą, która nie ma wykształcenia związanego z fitnessem czy ze sportami siłowymi, bardzo ważna rzecz to jest to, żeby zastanowić się nad fachowcem, który nam pomoże. Mam na myśli tutaj trenera fitness, trenera personalnego. To są osoby, które się naprawdę znają na tym rzemiośle i troszeczkę należy im bardziej zaufać, zainwestować w taką pomoc. Fitness kluby oferują tak naprawdę bardzo szeroki katalog zarówno maszyn, zajęć fitnessowych i tak naprawdę to jest nie sposób się nudzić. Dobrze było, żeby ten trening w szerokiej skali, tak powiem, był rozłożony, prawda, zarówno jeżeli chodzi o tą intensywność, objętość treningową, to jest bardzo ważne. I teraz to jest też jedna z przyczyn niepowodzeń treningowych, że chcemy za szybko, za mocno i tak naprawdę powoduje to takie szeroko pojęte zniechęcenie do ćwiczeń. No. Ważne jest to, żeby to było regularne. I wiem z własnego doświadczenia, że czasem narzucenie na siebie takiego obowiązku przychodzenia w te dni pomaga tak naprawdę. Tylko nie zapominajmy o tym, że rekreacja ruchowa ma przynosić przyjemność. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli będziemy mieli przyjemność z tych treningów, będzie nam się chciało przychodzić, to ta regularność będzie dużo łatwiejsza w osiągnięciu.